Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ameryka Ameryką, Taliban Talibanem, na Afgańczycy Afgańczykami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No zanim przejdę do Amerykanów, Afgańczyków i Talibanu, no to ciekawa sytuacja. Demokraci, komuniści, demokraci, teraz republikanie zaproponowali minutę ciszy w kongresie dla uczczenia pamięci tych zabitych 13 żołnierzy w Afganistanie przez Taliban. No i partia demokratyczna w zasadzie odmówiła uczczenia minutą ciszy. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, no to właśnie głosowaliście na takich ludzi. Ludzi, którzy nienawidzą Ameryki. To są ci sami ludzie, którzy w Polsce nienawidzą Polski. To są po prostu zdrajcy własnego narodu. No ale wracając do Talibanu, do Afganistanu. Dzisiejszy Afganistan, no to średnia wieku to w Afganistanie jest 18 lat. To jest średnia wieku, jest 18 lat. Jest bardzo, bardzo młody naród. Połowa całej populacji, całego kraju populacji, no to w zasadzie to ci żołnierze, ci bojownicy, którzy również walczą, no to oni nie pamiętają, nawet nie pamiętają tego, co było przed inwazją Amerykanów w 2001 roku. Oni po prostu nie wiedzą. Młodzi Afgańczycy, młodzi żołnierze Talibanu, to oni całe swoje życie przeżyli przy tym, kiedy Ameryka tam była, pomagała Afgańczykom zbudować Afganistan. No ale oni walczyli przeciwko temu rządowi, oficjalnemu rządowi. Także no, ich całe życie no, to było ciągle bliskiej śmierci. Nigdy nie posmakowali jakiejś wolności, nigdy nie posmakowali jakiejś szczęścia. No i nigdy im za bardzo nie pokazywało to, że jest coś takiego jak normalne życie. Przypuszczalnie widzieliście fotografie Afgańczyków z Talibanu, którzy w zasadzie zrobili coś takiego, no jak w Ameryce na Iwo Jima, na ci komandosi Marines, to wzgórze Suribachi, to góra Suribachi, no to oni mieli właśnie ta flaga była taka zrobiona, ustawiona. Ciekawe jest to, że paru z tych żołnierzy nie dożyło końca wojny. Ci ludzie, którzy tam robili, pomnik później był zrobiony, ale sporo żołnierzy nie dożyło tego. No to Afgańczycy po prostu w takich jajach zrobili podobne takie zdjęcia, no i to obiegło cały internet, także że dużo ludzi no to się śmieje, dużo ludzi zgrzyta zębami, dużo się ludzi wścieka, no i to nie jesteśmy różnymi, jeżeli mamy takie odczucia, no ale to pokazuje, że ci Afgańczycy, no to no jest to jakiś tam dzikość w nich, no ale jest nawet jakieś tam poczucie humoru. No Biden kompletnie spieprzył, zostawił 80 miliardów dolarów w sprzęcie, samoloty nadające się do latania, pistolety, rewolwery, rakiety, samochody uzbrojone, najróżniejsze ciężarówki. No ale teraz jak się tam popatrzy na te zdjęcia tych Talibańczyków, no to oni pokazują się, starają się skopiować Amerykę. Chodzą w dżinsach, noszą amerykańskie karabiny, mają kurtki,
kurtki amerykańskie, trzaskają sobie zdjęcia na amerykańskimi telefonami, w tym czasie, kiedy właśnie chodzą, paradują po Kabulu. No, robią makabryczne rzeczy też, no bo Taliban zabił tam paru muzyków, którzy przez ostatnie tam 20 lat grali, a muzyka jest nielegalna, no także to jest ta makabryczna sprawa. No, Ameryka skapitulowała. Biden i jego komuniści po prostu skapitulowali, wycofali się. No, najgorsze wycofanie chyba w ostatnich 500 latach na świecie. Jak się popatrzy teraz, co Taliban robi, no to jak się pokazuje, no to nie jest to, co każdy pamięta. Po tym jak Ruscy walczyli, no i Amerykanie też jak walczyli na początku, no to każdy tych Talibańczyków, no to pamięta, jako bojownicy, no to byli szczególnie, to był suchy mężczyzna, brodaty mężczyzna w tych swoich szarawarach, te spodnie sznurkiem owinięte, na dole przy kostce wąskie, tutaj w pasie dosyć szerokie, no i długą tą taką koszulinę miał, no i czapkę, no to taki beret, taki zawijany ten beret, ten pakol beret, no i miał z reguły kałasznikowa na jakimś takim sznurku, nawet nie na skórzanym pasku, tylko na sznurku przerzuconym przez plecy, żadnych tam kamizelek kuloodpornych czy plecaka z jakimś zestawem nie miał, no i chodzili w tych sandałach, no i w ten sposób walczyli, no tak, taki symbol czy coś takiego, co każdy pamięta, jak patrzy na tych wszystkich bojowników, no to góra, ale biedni górale z gór ze sprzedem ruskim. No i teraz jak człowiek się tak zastanowi, no ci żołnierze no odrzucają, wolą tą amerykańskie, te dżinsy amerykańskie, kurtki, amerykański sprzęt, także telefony, jak się człowiek zastanowi, no to dlaczego to oni papugują to wszystko? No coś w tym jest w humanizmie, w człowieczeństwie całego tego narodu talibańskiego. Oni nigdy się nie poddawali, oni tam w tych polach wojennych, no to walczyli nieustannie, walczyli przeciwko Ruskim, walczyli przeciwko Ameryce, nigdy się nie poddawali. No ale teraz te łatwiejsze życie, no 20 lat Ameryki, no coś wprowadziło tam. Tam były dzieci, dziewczynki chodziły do szkół, tam były salony mody, tam były salony piękności. No oczywiście, że Taliban zamalowywuje kobiety, które tam reklamowały z paznokcie, powiedzmy, czy tam nowe fryzury, to na pewno, ale spora część tych młodych ludzi, oni chyba sobie jakoś myślą, że ustawią te życie bardziej nowocześnie, no szczególnie, że jest to taka młoda populacja. Pokazywali tam wideo w Kabulu, w Pałacu Prezydenckim, no to jak przyszli, no to ci żołnierze to tam bawili się na tych maszynach siłowych, w siłowni, bardzo byli zadowoleni, trochę zdziwieni, no ale mniej więcej wiedzieli, co się dzieje, czyli nie za bardzo, tylko tacy dzicy. Były też wideo, kiedy poszli do parku rozrywki, no i zaczęli jeździć sobie na tych samochodzikach. Także się bawili jak młode dzieciaki. No ale młode dzieciaki, młodzi mężczyźni, których cieszy jakaś zabawa. No tak, także to pokazuje te człowieczeństwo. No jest szansa, że tam wszystko jakoś się doszlifuje. No jest szansa, że komuniści chińscy nie opanują tego
nie opanują tego całego systemu, jest szansa, że Taliban nie opanuje z służbą bezpieczeństwa policją całego kraju. Jest nadzieja, że tam ludzie jakoś dojdą do porozumienia. No demokracji to tam na pewno nie będzie, no ale może jakiś system się zrobi, który spowoduje to, że Afganistan zacznie normalnie działać. No i to by była nadzieja na to, co Biden spieprzył. No, tam była szansa na inne osiągnięcia Afganistanu, no ale stało się, co się stało. Wpadkę zrobił wielką. No dużo generałów to jest przeciwko. No ale doradcy Bidenowi powiedzieli, że na 11 września musi po prostu stanąć przed telewizorami i powiedzieć Ameryce, że zakończył najdłuższą wojnę w historii Ameryki. No nie za bardzo zakończył. No, jak się popatrzy na tych żołnierzy, na tych dżihadystów, no to można mieć nadzieję, że zmieni się. No, człowiek na pewno się denerwuje i zgrzyta zębami za to, co zrobili. No, mówią, że to ISIS zrobił, czyli przeciwnik Talibanu, te wystrzelenia. Ameryka wyciągnęła 100-150 tysięcy ludzi, 5 czy 6 tysięcy Amerykanów. Tłumaczą się, że tam jest jeszcze około nawet do 500 Amerykanów, którzy nie chcą wracać do Ameryki. No nie podają te wszystkie statystyki, to tak samo jak z COVID-em, czy umarł przez COVID, czy umarł mając COVID. No i również ci Amerykanie, no mówią, że to 500 Amerykanów. No jeżeli to są Amerykanie naturalizowani Afgańczycy, no to jest kompletnie inna sprawa niż ktoś, jeżeli Amerykanin urodzony w Ameryce został w Afganistanie. No i tego nie ma. Także nie wiadomo, kto został za tą linią frontu. Przypuszczalnie ma podwójne obywatelstwo, przypuszczalnie był urodzony w Afganistanie. No, plama polityczna jest straszna. Zobaczymy, co Chiny zrobią. Na razie od 1 września na tym Morzu Chińskim, no to każą wszystkim statkom zdawać sprawozdanie, gdzie płyną, po co płyną, jakie mają znaki rozpoznawcze, no i nakazują też łodziom podwodnym to samo robić, czyli to już jest taka połowiczna wypowiedzenie wojny Ameryce, no bo jeżeli tam łódź podwodna płynie, no to łódź podwodna nie będzie się tłumaczyła Chińczykom. No i Chińczycy właśnie widać, że są rozbestwieni na Morzu Chińskim, także mogą się też rozbestwić w Afganistanie. No zobaczymy, jakie tam będą ruchy. Jest co dzielić, jest co sprzedawać. Dużo tych młodych żołnierzy, no to nawet nie miało pojęcia, dlaczego walczy. Dużo tych młodych żołnierzy, no to myślało, że cały ten napad na 11 września w Ameryce, no to był odpowiedzią muzułmanów na najazd Ameryki na Afganistan. No, nie zdawali sobie sprawy, że co było przyczyną, co były skutkiem. No wiadomo, że te telefony, te rozrywka, dżinsy, kurtki i te inne rzeczy, no to nie wciągną tego Talibanu dzisiaj do nowoczesności. No ale jednak oni chyba będą starali się żyć dosyć lepiej. No i może zacznie tam wchodzić troszeczkę tej wolności. Może będzie jednak ta wolność się zacznie pojawiać. Ludzie naturalnie szukają tego swojego prawa do życia, szukają prawa do wolności, szukają prawa do tego, żeby być szczęśliwymi. No, jest nadzieja i mam nadzieję, że Afgańczycy pójdą w tym kierunku.
20 lat jakoś żyli w takim bez tego otępienia i przytłumienia przez talibańczyków. Jest nadzieja, że troszeczkę się nauczyli, jest nadzieja, że dojdą do porozumienia, jest nadzieja, że Taliban sam w sobie się z punktu widzenia praktycznego, takiego pragmatycznego, zacznie zastanawiać, co jest najlepsze dla Afganistanu. No jest nadzieja, że Taliban kocha ten swój kraj bardziej niż wyrzynanie swojego narodu. No jest nadzieja, że reszta Afgańczyków jakoś dojdzie do porozumienia z Talibanem, no i że jakoś ustabilizują ten kraj, który od setek lat po prostu był nieustannie w walce. No, te 20 lat Ameryki pomagała, wielka cena, zobaczymy, co będzie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie gdziekolwiek możecie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Podstawowe prawa moralności każdy normalny rozumie. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Biden zrobił po prostu jedną wielką plamę. Mam nadzieję, że przestaliście już go lubić, no bo już nie wspominając o podatkach, nie wspominając o benzynie, nie wspominając o cenie żywności w sklepach. Widzicie, że ten człowiek to jest kompletnie niekompetentny. Widzicie, że cała administracja i ci doradcy, którzy mu doradzają, to jest po prostu też jeden wielki cyrk. Prezydent Stanów Zjednoczonych, no to jest kukiełka pociągana za sznurek. Straszny wstyd dla Ameryki. Będą zmiany 2022. Kongres przechodzi kompletnie w ręce republikanów, Izba Reprezentantów, Izba Senatorów. To się zmieni. 2024 będzie przypuszczalnie podobnie. No, demokraci, komuniści, starczyło im niecały rok, żeby pokazać, jak kompletnie idiotyczną formacją jest dzisiejsza Partia Demokratów, która w zasadzie chciała być partią komunistyczną, no ale nie ma policji, nie ma wojska, nie będzie zamordyzmu, są jeszcze wybory. No, dzięki Bogu w Ameryce broń nie jest jeszcze konfiskowana. Pomimo wszystko, że demokraci robią wszystko, żeby skonfiskować, do jednopartyjności w Ameryce jednak nie dojdzie. Zdrowia dla normalnych.